Władysław Zgielniowa przyszedł na świat w roku 1440. Na chrzcie świętym otrzymał imiona Marcin Jan. Jego rodzice byli ubogimi mieszczanami. Gdy ukończył szkółkę parafialną, postanowił udać się do Krakowa. Tam kontynuował dalszą naukę. W roku 1462 znalazł się na Akademii Krakowskiej. Tam zapoznał się z obserwantami, których 9 lat wcześniej sprowadził tam święty Jan Kapistran. W tym samym roku przerwał studia i wstąpił do obserwantów. W zakonie obrał sobie imię Władysław. Tu odbył też swoje studia zakonne i przyjął święcenia kapłańskie. Nie wiemy, co robił w pierwszych latach swojej posługi duchownej. Błogosławiony w Krakowie pełnił obowiązki egzaminatora w sprawie cudów, które dokonywały się za sprawą niedawno zmarłego świętego Szymona z Lipnicy. Pod koniec XV wieku błogosławiony Władysław był prowincjałem polskich obserwantów i sprawował opiekę nad 22 domami zakonu. Za jego rządów polska prowincja Bernardynów powiększyła się o placówki w Połocku i Skępem. Podczas pobytu w konwencie warszawskim zaprzyjaźnił się z księżną mazowiecką Anną, której stał się duchowym doradcą. Jego życie było przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Chodził zawsze boso, nawet w najsurowsze zimy. Boso także, w trepkach, odbywał wizytacje swojej odległej prowincji i zagraniczne podróże. Wyróżniał się niezwykłą gorliwością o zbawienie dusz, nie oszczędzając się na ambonie i w konfesjonale. Miał szczególne nabożeństwo do męki pańskiej. Sypiał zaledwie kilka godzin na lichym sienniku, bez poduszki, przykryty jedynie własnym habitem. Swoje ciało trapił bezustannie postem i biczowaniem. Na modlitwę poświęcał wiele godzin. Miał dar łez i ekstaz. I tak w czasie kazania w Wielki Piątek wpadł w ekstazę, uniósł się na oczach ludu ponad ambonę i zawołał: Jezu, Jezu. Zszokowany tłum zaczął powtarzać za nim te słowa. Kiedy opadł na ambonę, zasłabł. Wyniesiono go do infirmerii zakonnej, a tam 4 maja 1505 roku zmarł. Miał 65 lat, z czego 43 spędził w zakonie. Zapamiętano go jako gorliwego kaznodzieję, bardzo płomiennego. Szczególną opieką otaczał starszych, spracowanych i chorych zakonników. Silnie zabiegał, aby przełożeni pilnie zaopatrywali potrzeby swoich współbraci, tak dalece, by nie ważyli się kupować czy sprawiać sobie czegokolwiek, zanim nie zadbają o to, by w rzeczy potrzebne byli zaopatrzeni najpierw ich podopieczni. Był jednym z pierwszych duchownych, który wprowadził do kościoła język polski poprzez kazania i poetyckie teksty. Sam pisał własne pieśni i do tego też zachęcał swoich współbraci. Pisał również własne koronki, godzinki, jak i inne nabożeństwa. Zaraz po śmierci oddawano Władysławowi cześć należną świętym. 13 kwietnia 1572 roku dokonano uroczystego przeniesienia jego relikwii. Miało to miejsce w obecności kardynała legata papieskiego i nuncjusza apostolskiego. W uroczystości wziął także król Zygmunt August ze swoją siostrą Anną Jagiellonką, senatorowie i posłowie, którzy zjechali się na Sejm do Warszawy. 19 grudnia 1962 roku papież Jan XXIII ogłosił go głównym patronem Warszawy. Obecnie błogosławiony Władysław jest patronem drugorzędnym, a główną patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna Łaskawa z wizerunku znajdującego się w kościele jezuitów przy archikatedrze na Starym Mieście. Módlmy się. Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Władysława, kapłana, miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego Krzyża. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa zostali napełnieni radością, gdy się objawi w chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.